Witajcie kochani, dzisiejszy filmik będzie w całości poświęcony Stanom Zjednoczonym. Właściwie będzie to pierwsze na moim kanale Q&A i pierwsze Q&A na temat Stanów Zjednoczonych. Na pewno zrobię ich kilka, ponieważ dostaję od Was mnóstwo pytań dotyczących Stanów, czy to w komentarzach na YouTube, czy to w komentarzach na Instagramie, czy w wiadomościach prywatnych. Dzisiaj odpowiem tylko na kilka, które wybrałam spod zdjęcia na Instagramie, bo prosiłam Was na moim Instagramie, abyście zadawali mi pytania do tego Q&A. Także nie martwcie się, na pewno jeszcze będzie dużo okazji, abym odpowiedziała na Wasze pytania, jeśli jakiekolwiek macie. No i bez przedłużania zaczynajmy! Czy wyrobienie wizy było faktycznie tak bardzo trudne, jak wszyscy mówią? To zależy, jaką wizę masz na myśli, ponieważ jest mnóstwo rodzajów wiz. Ja mam osobiście wizę turystyczną na 10 lat, czyli nie mogę na tej wizie mieszkać w Stanach legalnie. Nie mogę tam być więcej niż pół roku jakby za jednym razem. Ale od początku, w ogóle jak dostać taką wizę, więc żeby dostać wizę turystyczną, żeby jakąkolwiek wizę dostać, tak mi się wydaje, trzeba najpierw wypełnić formularz. Formularz jest w języku angielskim, ale istnieje również strona, na której jest ten formularz przetłumaczony na język polski wraz z podpowiedziami, co gdzie wpisać. Poszukam tej polskiej wersji formularza i wkleję ją w linku w opisie, żebyście, kiedy będziecie chcieli wyrobić sobie wizę do Stanów, po prostu z niej skorzystali. Po wypełnieniu takiego formularza należy wpłacić, wydaje mi się, $150, nie pamiętam. Wiem, że było to około 600-700 zł, tak 600 z groszami. I po wpłaceniu tej kwoty za księgowanie możecie się umówić na rozmowę w ambasadzie. Są dwie ambasady amerykańskie w Polsce, jedna jest w Krakowie, druga jest w Warszawie. Ja poszłam tutaj w Krakowie, bo z Katowic miałam po prostu bliżej. I wiecie co, ja rozumiem te pytania o wizę, że wszyscy mnie zadają, czy było łatwo i tak dalej, jak to wszystko wyglądało, ponieważ sama byłam straszona, że to tak długo trwa, że ciężko to wyrobić, ale tak naprawdę zajęło mi to 2 tygodnie i zajęłoby mi to krócej, ale miałam w tamtym czasie matury, więc nie mogłam wcześniej umówić się na wizytę w ambasadzie. Dlatego zajęło mi to 2 tygodnie. Wiem, że były wcześniejsze terminy dostępne i mogłabym już mieć tą wizę po niecałym tygodniu, myślę, albo troszkę więcej niż tygodniu. Także no, nie jest to, jak widzicie, ani bardzo czasochłonne, ani nie jest to jakoś ekstremalnie trudne. Też zależy dla kogo. Wydaje mi się, że dla osób w moim wieku, czyli około 20 lat, jest to dość proste, ponieważ są to osoby uczące się, które mają tutaj w Polsce wszystko, więc jakby nie zależy im na tym, żeby opuścić kraj, przynajmniej w mniemaniu ludzi z ambasady. Myślę, że osoby, które mają pracę w Polsce stałą i prowadzą jakieś biznesy, również nie będą mieli problemów z dostaniem wizy turystycznej. Natomiast to wszystko zależy od konsula, zależy od tego, jak rozmowa przebiegnie. Czasami proszą Was o jakieś dodatkowe zaświadczenia z pracy i tak dalej. Ale dla osób, które są w wieku 18-20 kilku lat, to nie jest żaden problem, żeby taką wizę dostać. Więc tak jak już wcześniej powiedziałam, wypełniałam formularz, zapłaciłam, umówiłam się na rozmowę w ambasadzie. Dosłownie dostałam od konsula jakieś 4-5 pytań. Były to pytania w stylu, na ile jadę, po co jadę i gdzie będę mieszkać i kto mnie tutaj utrzymuje i tak dalej. No i tak naprawdę on nie miał o co mnie pytać. Ta rozmowa trwała dosłownie 2-3 minuty, czekałam na nią chyba może z 20 minut, bo była dość spora kolejka. Natomiast po odbytej rozmowie dostałam taką karteczkę. Ja myślałam, że to wiecie, jakiś taki papierek, że rozmowa się odbyła i tak dalej, dziękujemy i damy Ci znać, a na tej karteczce było napisane, wiza została przyznana i gratulacje. Więc ja, kiedy to zobaczyłam, byłam mega szczęśliwa, bo mówię, jest, dostałam wizę, ale super. I tą wizę można było, to znaczy paszport z wizą, można było odebrać albo w ambasadzie po 2 dniach, albo kurier dostarczał ją do domu. Ja wybrałam tą opcję z dostarczeniem do domu, bo akurat wtedy nie mogłam zostać dłużej w Krakowie. Więc po 2 dniach kurier przyniósł mi mój paszport do domu wraz z moją ukochaną wizą. Wizę dostałam na 10 lat i jest to maksymalny okres, na kiedy można wizę dostać jednorazowo. Natomiast rozmawiałam z moimi znajomymi i oni dostali wizy tylko na rok. Nie wiem, od czego to zależy. Są mniej więcej w tym samym wieku co ja. Jedna znajoma jest rok młodsza, jeden znajomy jest rok starszy. Myślę, że to po prostu jest jakoś losowo przyznawane, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy na tym samym etapie życia i robimy to samo, więc nie widzę tutaj żadnego powodu, dlaczego ja miałabym dostać wizę na dłuższy okres niż oni. Natomiast słyszałam, że jeśli najpierw dostanie się wizę na rok, to później, jeśli wszystko będzie ok, nie zostanie się dłużej w Stanach niż
ma się okres jakby pozwolenia. Wtedy za drugim razem dostaje się wizę już na 10 lat. I taka rada dla Was, nie wyrabiajcie wizy na zapas, ponieważ możecie ją dostać tylko na rok i wtedy szkoda by było stracić tego czasu. Jeśli wiecie, że lecicie w konkretnym terminie, to wyróbcie sobie troszkę wcześniej tą wizę. No bo tak jak mówię, teraz wydaje mi się, że więcej wiz przyznają jednak na rok przez to, że rządy w USA się zmieniły, niż na te 10 lat. Także szkoda po prostu marnować pieniędzy, bo za wizę płacicie tyle samo, niezależnie czy dostaniecie ją na rok czy na 10 lat. Jeśli chodzi natomiast o wizy pracownicze i studenckie, no to o studenckiej nie mogę się wypowiadać, nigdy nie aplikowałam. Będę aplikować o taką wizę, ponieważ od lutego zamierzam zacząć studia w Stanach, więc o tym na pewno nagram jeszcze filmik. Jeśli chodzi natomiast o wizę pracowniczą, no to tutaj no jest to prawie niemożliwe, to znaczy uzyskanie takiej wizy jest prawie niemożliwe. Można oczywiście o nią aplikować, ale taki wniosek, jeśli jesteście osobą prywatną, zostanie prawie natychmiastowo odrzucony. Jeśli chcecie pracować w USA, to musicie albo skończyć tam college i wtedy iść na staż i po stażu może ktoś Was zatrudnić, ale to też jest ryzykowne, nie macie żadnej gwarancji, że ktoś Was zatrudni. Albo możecie pracować w firmie amerykańskiej w Polsce i liczyć potem na transfer do Stanów Zjednoczonych z tej pracy, lub być specjalnie uzdolnionym, spełniać jakieś tam wymagania i mieć jakieś wykształcenie, którego wymagają, ale na przykład nie mają rąk do pracy w Stanach i wtedy oni jako firma szukają w innych krajach osób do pracy. Wtedy pracodawca ze Stanów aplikuje o wizę dla Was, o wizę pracowniczą. Natomiast nie zdarza się to często, są to pojedyncze przypadki. No i tak jak mówię, trzeba mieć odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje, żeby Was zatrudnili. Czy jest tam niebezpiecznie ze względu na gangi i dostępność broni? Ja mieszkałam w North Hollywood, na pograniczu North Hollywood i Sun Valley. Nie jest to zbyt ciekawa okolica, to znaczy samo Valley nie jest zbyt ciekawą dzielnicą, że tak powiem. Natomiast nie czułam się nigdy niebezpiecznie, nigdy nie czułam, że może mi się cokolwiek stać. Natomiast są w LA dzielnice, w które po prostu nie należy się dopuszczać. Słyszałam nawet, że są po prostu takie skrzyżowania ulic, na których jeśli wyjdziecie w złym kolorze bluzy, no to po prostu możecie zostać zastrzeleni, bo tam gangi mają swoje własne kolory i jeśli ktoś pomyśli, że jesteście z innego gangu, z tym, z którym akurat ta osoba, która by była z gangu, rywalizuje, no to może Was zastrzelić. Więc no, nie ukrywam, że jest niebezpiecznie ogólnie w Stanach. Tak samo cały czas w telewizji słyszałam o strzelaninach w szkołach. Zresztą myślę, że to było dość głośne, nawet nie tylko w Stanach, ale ogólnie na świecie, że cały czas zdarzają się strzelaniny w szkołach. No niestety jest to konsekwencja tego, że w Stanach jeśli kogoś wkurzycie, no to on po prostu może wyjąć broń i strzelić Wam w łeb. No niestety tak jest, to jest inna rzeczywistość, trochę inna moralność. Najlepiej moim zdaniem często ugryźć się w język albo w ogóle się nie odzywać, nie reagować na jakieś zaczepki, bo to też nie, może się skończyć niedobrze. Szczególnie dziewczyny, uważajcie, bo ja pierwszego dnia, kiedy przyleciałam do Stanów, byłam w szoku, że oni są aż tak otwarci i wszyscy faceci trąbią. Aha, miałam wtedy krótkie spodenki założone, bo było 30 kilka stopni. Także wszyscy faceci trąbili, zatrzymywali się i w tym momencie serio nie przesadzam i nie jest to jakby moja, wiecie, że chciałabym się pochwalić czy coś w tym stylu, tylko tak serio jest i po prostu, no może to być zabawne w pierwszym momencie, może to być trochę przerażające, bo ja na przykład byłam przerażona tym, co się dzieje, kiedy wiecie, pierwszy dzień w Stanach i takie coś się dzieje, gdzie w Polsce nikt po prostu do Was nie podchodzi na ulicy, nikt Was nie zaczepia. Tam faceci nagminnie przychodzą, próbują do Was rozmawiać i jest to takie niekomfortowe. Po prostu po czasie nauczyłam się to ignorować, więc jeśli nie macie zamiaru z kimś, kto wygląda podejrzanie, bo to nie chodzi o zwykłych ludzi, to chodzi o tych podejrzanych typów, kto wygląda podejrzanie, po prostu nie chcecie z nim rozmawiać, nie rozmawiajcie z nim, nie odzywajcie się, udawajcie, że w ogóle nie rozumiecie po angielsku, nie mówicie po angielsku. To jest jedyny sposób, żeby tacy ludzie Was zostawili w spokoju. Czy w Kalifornii faktycznie tak łatwo jest się stoczyć?
czy to tylko niepochlebna opinia i wiele tak naprawdę zależy od człowieka. Ja uważam, że wszystko zależy od człowieka, zależy od tego, jaką człowiek ma silną wolę, jaką ma podatność na wpływy innych. Natomiast, no, samo LA jest bardzo specyficznym miastem, wiecie. Po pierwsze, jest bardzo dużo sławnych osób, jest dużo imprez, no na imprezach jest dużo narkotyków, tego wcale nie mam zamiaru w ogóle ukrywać, że tam kokainą to was częstują dosłownie wszędzie. W lipcu w zeszłym roku poznałam osobę, która przez miesiąc tak stoczyła się przez narkotyki, że naprawdę super osoby, naprawdę bardzo fajnego chłopaka, spadła na samo dno. Ten chłopak przez narkotyki zmienił się o 180 stopni. To już nie był ten sam radosny chłopak, którego poznałam. To był po prostu wrak człowieka. I kiedy widzi się coś takiego, i to w przeciągu 30 dni zaledwie, to człowieka to niesamowicie dotyka. I dlatego ja za każdym razem, jak ktoś mnie częstował narkotykami, zawsze odmawiałam. Ja nie biorę narkotyków, wy też nie bierzcie narkotyków, bo łatwo się od tego uzależnić. Łatwo się to może wymknąć spod kontroli. Wiem, że branie i tak w Polsce nie jest tak popularne jak właśnie w Stanach. Także jak widzicie, znam ludzi, którzy się stoczyli na samo dno. Ale w to też wchodzą sprawy z przeszłości, wiecie, problemy dnia codziennego, problemy z przeszłości, dzieciństwo i tak dalej. Nie będę się tu rozwodzić akurat nad tym konkretnym przykładem. Natomiast jeśli macie jakieś problemy, to po prostu idźcie do psychologa, nie uciekajcie w narkotyki, bo to jest najgorsze, co możecie zrobić. A wracając już do samej Kalifornii, jak to tam wygląda, to Kalifornia, szczególnie LA, jest bardzo specyficznym miejscem. Wiecie, przyjeżdżacie tam, macie taką białą, czystą kartkę, nikt was nie zna, nikt nie zna waszej przeszłości. I wiedzą o was tyle, ile wy im sami powiecie, więc dużo osób po prostu korzysta z tego, ale również przez sławę ludziom też uderza soduwa do głowy, uderza im, jeśli właśnie kolegują się z tymi wszystkimi sławnymi osobami, po prostu ludzie się zmieniają. No niestety, LA to jest miejsce właśnie dużych możliwości, jeśli szybko staniecie się popularni, to nigdy nie wiecie, nawet jeśli mówicie, że nie, ja nigdy nie będę taki, jak będę sławny, to będę taki sam. Nigdy nie wiecie, jak wy się zmienicie. Także przez sławę myślę, że również można bardzo szybko się stoczyć, bo to, że jest się sławnym i ma się pieniądze, wcale nie oznacza, że jako człowiek rośniemy. Wręcz przeciwnie, bardzo dużo osób, które ja poznałam, przez sławę raczej nie rosną, tylko spadają w dół jako osoby. Po prostu ich wartość spada. Tu nie chodzi kompletnie o pieniądze, ani o to, ile followersów mają na Instagramie. Po prostu ich wartość jako człowieka spada na samo dno. Czy łatwo jest na ulicach LA spotkać kogoś sławnego? Ja przez ten cały czas nie spotkałam nigdy nikogo sławnego przypadkowo na ulicy i uważam, że jest to dość ciężkie. Może przede wszystkim dlatego, że ja miałam zupełnie inny plan dnia niż te sławne osoby, wiecie. Nie chodziłam sobie rano do jakiejś fancy restauracji i tak dalej. Wieczorami zresztą też nie, bo oczywiście żyłam biednym życiem prawie studentki. Natomiast tak, ja miałam zupełnie inny grafik dnia. I wiecie, jeśli nie chodzicie sobie codziennie na Rodeo Drive, no to raczej ciężko spotkać takich ludzi. Ja uważam, że przede wszystkim problem w tym, żeby spotkać sławnych ludzi tak na co dzień, jest największy w tym, że po pierwsze, oni nie chodzą do takich miejsc, co zwykli szarzy ludzie. Po drugie, jeśli mieszkacie gdzieś i robicie po prostu zwykłe czynności dnia codziennego, to nie myślicie o tym, że o, a może zaraz za rogu wyskoczy Jessica Alba, albo zaraz minę w kolejce do sklepu Ariana Grande. Wiecie, nie myślicie o takich rzeczach, nie rozglądacie się za celebrytami. I wiecie, idąc do zwykłego supermarketu, jesteście nastawieni, że musicie zrobić zakupy. Nie myślicie o tym, kogo sławnego zaraz za rogiem półki spotkacie. Więc waszym największym dylematem jest to, jakiej firmy tofu kupić. Sprawa wygląda zupełnie inaczej, kiedy idziecie na jakiś event. Jesteście wręcz nastawieni na to, że spotkacie kogoś rozpoznawalnego. Natomiast robiąc zwykłe czynności życia codziennego, no, nie bardzo. Ile czasu spędziłaś w Stanach? W Stanach spędziłam 8 miesięcy i teraz sobie powiecie fake calling girl, w ogóle co ty się wypowiadasz, jak ty w ogóle nic nie wiesz na temat Stanów? 8 miesięcy to jest nic, w ciąży nawet trzeba być 9. 8 miesięcy to jest prawie niedonoszona ciąża, w ogóle dziewczyno, o czym ty mówisz?
ja się tylko dzielę moim doświadczeniem i tyle, co wiem, to powiem. Tego, co nie wiem, to nie powiem, bo staram się nie wypowiadać na tematy, na które nie mam pojęcia. Ale żeby nie było, do Stanów planuję wrócić w sierpniu, we wrześniu. Zobaczymy, kiedy mi się uda. Muszę znaleźć mieszkanie i tak dalej. Muszę sobie wszystko na nowo ogarnąć. Ale tak, w Stanach byłam łącznie 8 miesięcy. Przyleciałam tam 7 lipca. Spędziłam tam 2 miesiące do 7 września. Potem poleciałam do Polski na 3 tygodnie. I potem byłam całe pół roku. Wykorzystałam moją wizę do maksimum. To znaczy mój pobyt jakby jednorazowy, bo za każdym razem jak przylatujecie do Stanów, to na lotnisku macie wbijaną pieczątkę po takiej krótkiej rozmowie. Znowu macie taką krótką rozmowę, po co tu przylecieliście i tak dalej, co tu będziecie robić. Po takiej rozmowie na lotnisku dostajecie pieczątkę, na ile możecie zostać w Stanach. I najdłuższy okres pobytu za jednym razem to jest 6 miesięcy. I taki ja właśnie dostałam dwukrotnie. Za pierwszym razem dostałam na 6 miesięcy, ale byłam tylko 2. A za drugim razem, jak wróciłam po 3 tygodniach, to dostałam również na pół roku. I wykorzystałam swoją wizę do maksimum, bo wyleciałam ze Stanów dokładnie o 23:15. Gdybym została 45 minut dłużej, to już bym była nielegalną imigrantką. W jakim studiu tańczyłaś? Tańczyłam w Debbie Reynolds Studio. Wiem, że teraz po przejęciu przez nową właścicielkę nazywa się to Debbie Reynolds Legacy Studios, bo będą budowane jeszcze bodajże 2 inne studia taneczne. Jeśli chodzi o samo Debbie, to po prostu polecam to studio, ja je kocham z całego serca, czuję się tam jak w domu. Wszyscy nauczyciele są przesympatyczni, przemili. Po prostu atmosfera jest taka bardzo, bardzo domowa, przyjazna. Wszyscy siebie wspierają. Naprawdę, pomimo tego, że ja nie jestem super tancerką, właściwie jestem tak, no, że tak powiem, nie jestem już na etapie początkującym, ale na etapie zaawansowanym też nie jestem, a brałam klasy intermediate/advanced, więc no tak brałam te zajęcia średnie, zaawansowane przez zaawansowane i na tych zajęciach bardzo dobrze się czułam. Nikt nigdy nie dał mi odczuć, że jakby nie pasuję do reszty, pomimo tego, że wiem, że mój poziom jest o wiele niższy, bo tańczyłam niecałe 2 lata, także naprawdę Debbie to jest studio, myślę, że najlepsze dla osób, które właśnie nie czują się jeszcze, że są na poziomie zaawansowanym, a jednak nie są już na tym początkującym i chciałyby sobie potańczyć gdzieś za granicą. Mogę polecić Debbie. Do tego w weekendy jest bardzo dużo podstaw. W innych studiach nie byłam, ale o tańcu nagram jeszcze zupełnie inny odcinek. Opowiem Wam całą historię, jak to wyszło, bo tu nie chcę się za bardzo rozwodzić nad tym i wtedy powiem Wam wszystkie szczegóły. W każdym razie Debbie kocham całym sercem i polecam. Czy jeśli ktoś przyjeżdża na studia do USA z zagranicy, to również musi płacić tak dużo? Studia dla studentów międzynarodowych są niesamowicie, niesamowicie drogie. Jeśli chcecie iść na uniwersytet, no to bez kredytu się nie obejdzie, przynajmniej w większości przypadków. Jeśli chodzi o college, no to nie jest tak źle. Właściwie college kosztuje troszeczkę mniej niż studia w Anglii. Kogo sławnego spotkałaś w LA? Tak naprawdę przez jakieś 4 miesiące nie poznałam kompletnie nikogo sławnego, aż do czasu, kiedy nie zaczęłam imprezować. Jak już zaczęłam imprezować, to już poleciało z górki i poznałam trochę osób, nie mogę narzekać, zaraz Wam powiem dokładnie kogo. Jak już pewnie wiecie, poznałam Lil Zana, byłam na domówce z G-Eazy i Halsey. Jeśli chodzi właśnie o te imprezy, na których byłam, bo też jest to bardzo popularne, że kluby w LA zapraszają głównie raperów na swoje imprezy i wiecie, wtedy ściągają po prostu więcej ludzi. Także na takich imprezach byłam z Cardi B, z Migosami, z 2 Chainz, z Tygą, z G-Eazy i z Rich The Kid. Co prawda nie była to impreza w klubie, ale byłam na osobnej domówce jeszcze z Ray Shremurt. Ray Shremurt w ogóle robią imprezy w LA co chwilę, więc jeśli będziecie w LA, to sobie zaobserwujcie ich DJ-a na Instagramie. On zawsze ogłasza, gdzie robią imprezy i oczywiście dziewczyny wchodzą za darmo, także panie, możecie sobie iść na domówkę z Ray Shremurt za darmo. Natomiast ja nie polecam, bo strasznie się wynudziliśmy, poszłam tam z moimi znajomymi i to była jedna z gorszych imprez, na których byłam. Także no, jeśli chcecie sobie iść i zobaczyć Ray Shremurt na żywo, no to oczywiście możecie. Natomiast no, cała ta
cała ta impreza to w ogóle była porażka. Może kiedyś jeszcze opowiem o niej dokładniej. Teraz już się nie będę nad tym rozwodzić. Więc wracając do pytania, poznałam bardzo dużo DJ-i. Oni sami nie są sławni, więc tutaj nie będę ich wymieniać, bo to nie ma sensu. Natomiast na przykład DJ od Drake'a zaprosił mnie do Drake'a Studio. I jest to też studio Post Malone i Smoke Purpa. I właśnie Smoke Purp był tam, kiedy ja tam byłam. Po prostu siedzieliśmy wtedy w jednym pomieszczeniu i gadaliśmy z jakimiś innymi ludźmi. Wydaje mi się, że oni byli jakimiś raperami takimi mniej znanymi, aczkolwiek ja też mam złą pamięć do twarzy. Wydaje mi się, że ich nigdy nie widziałam, nie słuchałam. Natomiast tak wyglądali, zresztą byli w tym studio, więc na pewno robią coś z muzyką. Natomiast Smoke Purp po prostu przyszedł ze swoim laptopem, przywitał się, wyszedł i tyle, co go widziałam. Ja tam poszłam dlatego, że była szansa na to, że będzie tam Post Malone. Właśnie kiedy moje koleżanki były tam poprzednim razem, był tam Post Malone. Tylko wiecie, one znały jego muzykę, a nie wiedziały, jak on wygląda. Więc wyobraźcie sobie, że idziecie sobie do studio, siedzicie sobie, przywitacie się, rozmawiacie z Post Malone, nie wiedząc o tym, że to Post Malone, i wychodząc z tego studia, dowiadujecie się, że właśnie przesiedziałyście jakieś 2 godziny rozmawiając z nim, nie wiedząc, że to on. I to takie... co? Ale no cóż, tak też była, shit happens, jak to się mówi. Poznałam również 2 aktorów, jeden z nich jest też youtuberem, nazywa się Mephi Espinoza. Zabijcie mnie, jeśli to nazwisko powiedziałam źle, nigdy nie wiem, jak to się wymawia. W każdym razie miałam z nim, dzieliłam z nim stolik i był tam też bardzo dobry kolega Justina Biebera, on jest DJ-em. I wiecie, ja na początku w ogóle, jak Matthew przyszedł do klubu, to myślałam, o mój Boże, Justin Bieber tu przyszedł. A wiecie, stałam bardzo daleko, ja w ogóle z daleka słabo widzę i byłam dość podpita, więc ja do moich koleżanek mówię, o mój Boże, Justin Bieber tam chyba przyszedł. No ale w każdym razie mówię, nie, dobra, ale też przystojny jakiś chłopiec. Poszłam tam, przywitałam się z nim, przywitałam się z tym DJ-em, najpierw powiedziałam się, przywitałam z nim. No i wiecie, z tym DJ-em fajnie, super, gadaliśmy, followujemy się nawzajem na Insta i w ogóle naprawdę, zresztą nie tylko ja z nim gadałam, gadaliśmy jakby całym stolikiem wszyscy. Natomiast kiedy przywitałam się z Matthew, no to on powiedział tylko, hi, I'm Matthew. I to było wszystko. I wiecie, jakby całą imprezę on spędził na telefonie, już nie mówię, dobra, ja nie muszę się wszystkim podobać, ani nie wszyscy muszą chcieć rozmawiać ze mną, ale on po prostu nie rozmawiał z nikim. Wyobraźcie sobie, przyszedł na imprezę i dosłownie stał na kanapie, stał na kanapie i przez całą imprezę dosłownie siedział na telefonie i z nikim nie rozmawiał, z nikim. My całym stolikiem ze sobą gadaliśmy, tak po prostu, żeby się poznać, wiecie, ja jestem dość otwarta, ja rozmawiam po prostu z wszystkimi o pierdołach. A tu on stał przy tym stoliku jak takie drewno dosłownie, patrzył na ten telefon i nic więcej nie robił. Ja nawet nie wiedziałam wtedy, że on jest sławny. Ja o tym, że on jest sławny, że on jest jakimś aktorem, tam youtuberem, kimkolwiek on tam jest, dowiedziałam się dopiero po tym, jak opuściłam klub. Ja tylko wiedziałam o tym DJ-u, z którym rozmawiałam. No ale ja rozmawiam ze wszystkimi i chcę zawsze wszystkich poznać. No, także dlatego próbowałam do niego jakoś zagadać, no ale on nie chciał rozmawiać z nikim, więc no trudno, co ja zrobię. Jeśli chodzi o drugą osobę, to jest to aktor z Shameless i ja go poznałam, właściwie poznałam. Nie mogę powiedzieć, że go poznałam, ale byłam z nim przez 3 godziny w jednym pomieszczeniu na planie. Nawet się nie przedstawiałam, bo jakby nie wiedziałam, właśnie miałam trochę podobną sytuację do tej, o której mówiłam przed chwilą, dotyczącą Post Malone, że ja byłam z nim 3 godziny w tym pomieszczeniu, ale nie wiedziałam, że on to on. W sensie, ja go nawet obserwowałam na Instagramie, ale wiecie co, zawsze myślałam, że on jest troszkę wyższy. Ja mam 1,80 m i wiecie, tam często po podłodze się nie rozglądam. I dosłownie, kiedy dowiedziałam się o tym, że on to on, to po prostu miałam takie... Nie wybaczę sobie tego, nie wybaczę sobie tego. I ja też mam strasznie złą pamięć do twarzy, nie wiem, czy o tym wspominałam wcześniej, bo już nawet tego nie pamiętam, ale no, nie poznałam go, nie poznałam, że on to on, nawet mi to do głowy nie wpadło. Była tutaj o Itanie Kutkowskim i ja się zorientowałam tylko dlatego, że kiedy stałam przy wyjściu ze studia, już wszyscy wychodziliśmy z planu tego teledysku, to ktoś krzyknął do niego, bye Ethan, i ja wtedy takie, Ethan, 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 coś mi to mówi. I tak, nie,
Nie, nie. I sprawdziłam telefon, sprawdziłam Instagrama, mówię, nie, no to on. I ja takie, jak on może być tak niski? Już nie chciałam wychodzić ze studia, nie chciałam za nim gonić, prosić o zdjęcia i gadać, bo 3 godziny byłam z nim na jednym planie, więc to byłoby dość głupie. Ale wtedy zrozumiałam, dlaczego on miał tak dobrą grę aktorską. Wiecie, on w tym teledysku Liluzana do piosenki The Man po prostu tak wyrywał kartki z notatnika i skakał po tym stole. Ja mówię, kurde, ale dobrze mu idzie jak na statystę. A potem dowiedziałam się, że to przecież aktor, więc no, to logiczne, Wiktoria, że dobrze zagrał, skoro jest aktorem. Brawo ty. Czy ludzie tam są faktycznie tak bardzo wyluzowani i otwarci na innych? Tak, i powiem wam, że to jest to, czego mi najbardziej brakuje w Polsce. Pomimo tego, że na początku tego filmiku narzekałam na tą otwartość taką, bo są dwa rodzaje otwartości. Oczywiście jest taka otwartość, że ludzie są sympatyczni, zagadują do was w sposób po prostu bez podtekstów, żeby powiedzieć wam coś miłego i to jest okej. Okay. Jest też ten niemiły sposób, o którym właśnie mówiłam na początku tego filmiku, że podbijają do was i no, jakieś podejrzane typy i nie bardzo chcecie z takimi w ogóle rozmawiać. No ale no, to zdarza się, myślę, że wszędzie. Myślę, że w Polsce też niektóre takie podejrzane typy podbijają do ludzi. Nie jest to natomiast tak bardzo częste jak tam. Ale ogólnie rzecz biorąc, uważam, że to jest to, czego najbardziej brakuje mi w Polsce. Właśnie tego swobodnego komunikowania się z ludźmi, których się tak naprawdę nie zna, bo tam wszyscy siebie komplementują nawzajem, mówią fajna koszulka, ale mi się podobają twoje spodnie, ale masz fajne to, ale masz fajne tamto. W taki właśnie sposób poznałam jedną z moich najlepszych koleżanek w Stanach. Ona do mnie podeszła na imprezie, powiedziała, że mam fajną kurtkę. Ja też jej coś tam powiedziałam i zaczęłyśmy sobie rozmawiać i kolegujemy się do dzisiaj, także jest po prostu to super sposób na nawiązywanie nowych znajomości, że po prostu mówicie komuś coś miłego i ta osoba zaraz chce z wami rozmawiać, czujecie od niej takie dobre wibracje i to jest to, co właśnie czuję się w LA. Tam czuję się taki właśnie luz i taki dobry klimat, te dobre wibracje, to, że wszyscy są tacy życzliwi. Możecie po prostu usiąść z kimkolwiek, dołączyć się do kogokolwiek i się przedstawić, porozmawiać i nikt nie będzie uważał, że to jest dziwne. Po prostu tam ludzie ze sobą rozmawiają, jak w sumie wszyscy normalni ludzie powinni. My jeszcze do tego dążymy. Mam wrażenie, że to już się zmienia. I mam wrażenie, że w Polsce jest to głównie spowodowane tym, że jednak mamy to rozróżnienie na pan, pani i czasami nie wiemy, jak podchodzimy do obcych ludzi, troszkę starszych od nas, czy mówić na ty, czy jednak na pan, czy w sumie jak w ogóle mówić. Tam nie ma takiego problemu, wszyscy jesteśmy na ty i ten dystans się od razu skraca, bo wszyscy po prostu jesteśmy sobie równi. Uważam, że to jest super i właśnie to jest to, czego w polskim mi brakuje. No niestety konstrukcja tego języka jest jaka jest, tego nie przeskoczymy. Natomiast ja już będąc teraz w Polsce zauważyłam, że zmieniło się to, że ludzie po pierwsze coraz więcej wychodzą do knajp, czego jeszcze kilka lat temu nie było. Nie było to tak bardzo popularne, że ludzie aż tyle wychodzili, żeby jeść na mieście. Ludzie też starają się skracać ten dystans i jak widzą kogoś młodego, to już nie posługują się pan, pani, tylko po prostu jeśli ktoś to jest w naszym wieku, to mówią sobie na ty, że to jest taki dobry początek na bycie bardziej otwartym, na lepszą komunikację z ludźmi i myślę, że to jest to, nad czym powinniśmy starać się pracować jako polskie społeczeństwo. I to jest chyba jedna z nielicznych rzeczy, której my powinniśmy się uczyć od Amerykanów. Takiej zwykłej, szczerej, ludzkiej życzliwości. Dziękuję wam, kochani, za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Na pewno jeszcze zrobię Q&A dotyczące Stanów, bo tak jak już wcześniej wspomniałam, mam mnóstwo pytań na ten temat, więc zróbmy po prostu tak, że do następnego Q&A użyję pytania, które zadacie mi pod tym filmem, więc jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące Stanów Zjednoczonych, na które chcielibyście znać moją odpowiedź, to zadajcie je pod filmikiem. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się i do zobaczenia niedługo.